Na słowo zima zapewne większość z nas ma już mdłości. Problemy z dojazdem lub zaparkowaniem spotkały wielu kierowców. Z nocy z 8 na 9 stycznia drogi wyglądały tak. Po obfitych opadach śniegu pracownicy dbający o czystość i porządek osiedli mieli pełne ręce roboty. Ogromne niebezpieczeństwo stanowił śnieg na dachach, którego 1 metr sześcienny może ważyć nawet pół tony. Zagrożeniem są również sople lodu, które niespodziewanie mogą się oderwać i śmiertelnie ranić przechodnia. Przy drogach wciąż zalegają góry lub wały usypanego śniegu. Niestety, nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności, aby je usunąć. IBTV.pl zapytało jednego z mieszkańców, jak ocenia starania naszego miasta dążące do zachowania porządku po kilku akcjach odśnieżania. Jest bardzo źle. Śnieg nie wywieziony, to jest raz. Po drugie, zasypane wszystkie drogi są ledwo można przejść ulicą. Ale kto za to odpowiada, nie wiem, bo urzędu miasta. Czas pokaże, czy pozostawione białe góry będą topnieć aż do lata, czy może miasto zaoszczędzi nam chodzenia po kałużach przez całą wiosnę. IBTV.pl, internetowa brzezińska telewizja.